Cześć, dobry wieczór! Tutaj Monika i kanał Perfumowy Orient Express. I zapraszam Was dzisiaj na, na jesienny tag, do którego zostałam nominowana przez Anię z kanału Anecznik. Ania sama wymyśliła ten jesienny tag, wymyśliła pytania i zrealizowała już jako osoba, która to stworzyła. Bardzo dziękuję Aniu za nominację. Bardzo się cieszę, i ja na końcu przedstawię swoje nominacje. Natomiast tytułem wstępu tylko chcę powiedzieć, że uwielbiam jesień, uwielbiam tę aurę, uwielbiam jesienne perfumy. Uwielbiam orientalne perfumy, więc czekam na te chłodniejsze pory roku. Natomiast no, tutaj, gdzie jestem w Anglii, tutaj jest w ogóle taka bardziej, to jest taki ciepły klimat, gdzie rosną palmy i niestety nie ma tutaj takich typowych pór roku, jak zwykle to jest na przykład w Polsce. Czyli zimy to tutaj w ogóle nie ma, nie ma nigdy śniegu w zasadzie, a jesień też bywa bardzo ciepła. Także, no ale. No, zobaczymy, jak będzie w tym roku. Natomiast ja pamiętam, oczywiście, jesień z Polski. Uwielbiam taką jesień, gdzie są te mgły poranne, gdzie jest dużo, dużo takiej wilgoci w powietrzu, tajemnicy, mistycyzmu, nostalgii, spacery po lesie, po łąkach, po parkach, kawiarnie pachnące kawą, dynie itd. itd. Ale wszystko po kolei. Zaczynam odpowiadać na pytania, które przygotowała Ania. Kanału Anecznik. Przygotowałam również perfumy, jest ich całkiem sporo. Bo jak to zwykle ze mną bywa, nie potrafię czasami wskazać tylko jednego zapachu, więc niekiedy będę pokazywać dwa. Ale nie chcę, żeby ten tag był bardzo długi, nie chcę Was zamęczać i, i postaram się dosyć szybko przedstawić te moje propozycje. Ok, pierwsze pytanie jesiennego tagu to. Jesień w perfumach. Perfumy, które kojarzą się z jesienią. I już pokazuję, tylko sobie jeszcze sprawdzę, czy na pewno. Okej. Okay. Tak, jesień w perfumach to będą dwa flakony perfum. I już pokazuję. Muszę tutaj mieć oko na tę świeczkę, która się za mną pali. Tam muszę mieć na nią oko. Kochani, perfumy jesień we flakonie. Jakie to perfumy? I od kiedy je poznałam? Odpowiedź jest dla mnie oczywista. My Burberry Black. My Burberry Black to dla mnie jesień we flakonie. Flakon jest cudny, ciężki, przydymiony, z takim guzikiem z korkiem w kształcie guzika od płaszcza, pasowałby mi, prawda? Ach Perfumy stworzył Francis kurki No i tutaj nie trzeba go rekomendować. Każdy, kto się interesuje perfumami, wie, co to za ziółko. Eee, jaki to jest genialny perfumiarz. I My Berber Black. Dla mnie to jesień we flakonie. I to taka, powiedziałabym, hmm, polska jesień właśnie. Nie ta angielska, taka słoneczna jesień, tylko to jest polska jesień. Taka właśnie typowa jesień. Czyli... Głębia, wilgoć, de deszcze niespokojne, e, nostalgia, wspomnienia, marzenia. E, smutek także się pojawia w tych perfumach. Chociaż smutek tutaj bardziej widzę jako nostalgię i melancholię. E, perfumy paczulowo-brzoskwiniowo-jaśminowe, paczulowo głębia tej kompozycji, no naprawdę nie ma sobie równych. E, Uwielbiam je, wprowadzają mnie w taki właśnie jesienny nastrój. A ja się dobrze czuję jesienią, nawet gdy pada, gdy wieje. Uwielbiam mgły, uwielbiam taki nastrój. Także, My Burberry Black to dla mnie jesień we flakonie, ale jesień bardzo elegancka. I jeszcze jedne perfumy, które również kojarzą mi się z jesienią, już pokazuję. I też od długiego czasu tak o nich myślę. To Wenecja. Laury Biagiotti, i to jest akurat wersja EDT. Perfumy są już niestety wycofane. Włoska kreatorka stworzyła te perfumy jako oczywiście na część Wenecji, też miasta nostalgicznego, miasta na wodzie, tak? Miasta takiego barokowego, teatralnego. I, tu, i tutaj mamy akordy gęstej, słodkiej, mm, śliwki z brzoskwinią z Ilang Ilang. Zapach jest. Skoncentrowany, skondensowany, śliwkowy, orientalny, bogaty, i tutaj jest jesień, tak jak w My Burberry Black, to była taka jesień, której się poddajemy, poddajemy się tym nastrojom, po prostu wiecie, dajemy się prowadzić. Um, każdego dnia możemy czuć się inaczej, bo jesień jest właśnie taka. Yy, dla niektórych to jest grząski czas, grząski, niepokojący. Yy, natomiast tam, jeżeli używamy My Burberry Black, to po prostu poddajemy się tej aurze. Jesteśmy częścią tej aury jesiennej. Natomiast te perfumy to też jesień we flakonie, ale, jak, ale jakże inna. To jest jesień na zasadzie, my się nie damy tym nastrojom. My się nie damy tej jesieni. My przeżyjemy ją pięknie i wzniośle, teatralnie. Tutaj z tym zapachem kojarzą mi się jakieś takie właśnie stroje teatralne, dużo kolorów, radości. To jest tak, jakby jesteśmy. Jesteśmy jakby w takim nastroju, że my tę jesień pokonamy. Pokonamy naszym szaleństwem, naszą radością, naszymi barokowymi strojami, naszymi biesiadami, naszymi randkami. My pokonamy tę jesień i wyjdziemy z niej cali i zdrowi. To jest Wenecja. Piękna Wenecja, Laury Biagiotti. Ok, odstawię sobie je tutaj i już czytam kolejne pytanie perfumy na jesienne wieczory przy kominku z alkoholem, z herbatą, kawą, winem, grzanym winem. Jakie to perfumy? Mm. I tak, i tutaj chciałabym odpowiedzieć dokładnie tak samo. Moje pierwsze skojarzenie było dokładnie takie samo jak Ani, czyli z takim wieczorem przy kominku no, wiecie, takie wieczory przy kominku, jeżeli, jeżeli tam y, mamy do czynienia z jakąś parą, kobietą i mężczyzną, no to zwykle te wieczory kończą się mm, no, w taki sposób, powiedziałabym, namiętny. Może tak być, prawda? Może tak być. I to jest taki namiętny zapach, pełen przypraw. Gałka muszkatułowa, którą kocham w perfumach o każdej porze roku. A te perfumy są pełne gałki muszkatułowej. I to są takie perfumy erotyczne, powłóczyste. Bardzo gęste, niepokojące i bardzo jesienne. Natomiast, ponieważ Ania już wskazała te perfumy, to ja pokażę perfumy w podobnym klimacie, ale oczywiście inne. Dajcie mi chwilkę i już je tutaj wydobędę. Mamy to. Więc y, wieczory przy kominku dla mnie nie kojarzą się z. Z czymś takim um, erotycznym, że coś krąży w powietrzu, jakieś napięcie erotyczne. No, przy okazji pijemy jeszcze grzane wino czy jakiś alkohol, jest nam ciepło, miło, za oknami szaleje wiatr, um, jest zimno, a my tutaj, no wiecie, chcemy się do siebie przytulić. Nie, nie, po, powiedzmy to szczerze, e, chcemy y, rozgrzać się od środka, chcemy się do siebie przytulić i to się może skończyć wielką namiętnością. Więc pokazuję wam zapach Rose Oud czy Rose Rose, Rose Oud. Niektórzy czytają Ud, niektórzy Oud. Yy, no poprawnie jest Ud, więc będę czytać Rose Oud, zapach Yves Rocher. Niestety też wycofany, ale nadal dostępny i to jest zapach, który stworzyła pani, która stworzyła również Hypnotic Poison Diora. Więc jest to podobny klimat, właśnie taki erotyczny, zmysłowy, kobiecy, głęboki. Bardzo intensywna, piękna róża z kminem i ud, który jest w zasadzie prawie niewyczuwalny. On jest gdzieś tylko takim tłem, bardzo orientalnym. I te perfumy również kojarzą mi się z taką atmosferą takiego wieczoru, który może zakończyć się nad ranem. Niekoniecznie przy kominku, tylko może w pokoju obok. Okej. Okay. I kolejne pytanie tagu jesiennego. Hmm. Spacer w słońcu, czyli taki jesienny spacer, ale w y, momencie, kiedy jest jeszcze powiedzmy babie, taki koniec lata, początek jesieni, kiedy jest jeszcze dosyć taka wysoka temperatura, tak rozumiem to pytanie. Y, jaki tutaj zapach bym wybrała? Wybrałam Donna Karan Gold i to jest wersja Sparking. W zasadzie nie różni się od wersji podstawowej Gold. Niestety również unikat. Piękna lilia z kadzidłem, zapach po prostu majstersztyk bez konwalia. Tutaj dodano do tej, do tej pięknej, głębokiej lilii i do kadzidła dorzucono tutaj jeszcze trochę kwiatów, właśnie takich jak, takich szlachetnych kwiatów. Jest taka woń. Powiedzmy takiej kwiaciarni, też tutaj. Natomiast te kwiaty gdzieś one nikną w tle. Do, do głosu dochodzi głównie w tym zapachu bardzo piękna, tajemnicza, mistyczna wręcz lilia. Taka majestatyczna lilia. I, i są tutaj takie właśnie akordy przyprawowo kadzidlane, nawet powiedziałabym skórzane. Można, można coś takiego tutaj poczuć, coś takiego bardzo rasowego. I ten zapach jest właśnie taki majestatyczny. Tak, jakby hołd oddany słońcu, bo oczywiście nazwa Gold też tutaj coś nam, o, o czymś nam mówi. To jest zapach mm, pełen, y, pełen takiego jednak wigoru, ale też takiego majestatu. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Majestatyczny zapach, który wydaje mi się, że świetnie się komponuje z jesienną aurą, ponieważ skłania do refleksji, ale w takim kontekście, że nasze życie jest wspaniałe, niepowtarzalne, powinniśmy się tym życiem cieszyć. E, piękny zapach e, to jest taki zapach e, powiedziałabym, może nie, nie do końca on jest radosny, ale, ale jest w nim jakaś taka potęga właśnie, boć może te, potęga tego słońca za którym czasami tak tęsknimy jesienią, także Donna Karan Sparking Gold przepraszam, że tak się odwracam, ale mam tutaj swoje notatki, do których zaglądam i kolejne pytanie, czwarte e, perfumy na deszcz to, co jest takie typowe dla aury jesiennej, czyli deszcze, deszcze, deszcze. I co tutaj mamy. No właśnie, i tutaj chciałabym powiedzieć o, za, o, o zapachu, którego już nie ma na rynku, ale który był bardzo charakterystyczny i bardzo, bardzo kojarzył mi się z jesienią. I to jest zapach Nu Yves Saint Laurent. Nu. Bardzo, bardzo nietypowy zapach w zasadzie nisza w mainstreamie, wycofano go. I nu to właśnie taka aura już naprawdę pochmurna, powiedziałabym wręcz mroczna, też typowo jesienna, zapach kadzidlano przyprawowy, orientalny, z taką ogromną przestrzenią. I, i to był zapach też taki bardzo jesienny. Natomiast ponieważ ten zapach wycofano, to bardzo podobny do niego jest akord chic i w bardzo podobny, bardzo dużo pieprzu w tym zapachu, zapach głęboki, aromatyczny, pieprzny, bardzo elegancki i nie wiem dlaczego, ale jakoś mi się konotuje z deszczem, ma w sobie taką podobną głębię jak my Burberry Black i jest również bardzo elegancki, również otulający, konotuje mi się z deszczem, konotuje mi się z jesienią, konotuje mi się z nóg i w sunlurem. Ok, i kolejne pytanie. E... Perfumy, które kojarzą się z wiatrem. Coś, co również bardzo lubię jesienią. E... I tutaj przedstawię Wam perfumy, które ktoś może uznać za mało jesienne, ale dla mnie po prostu te perfumy zawsze, o każdej porze roku, konotują się z wiatrem i e... 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 dają takie właśnie wrażenie. E... Dokładnie to jest wrażenie. Jak kobieta wraca z jakiegoś takiego długiego spaceru, no zwykle kobieta, bo kobieta ma długie włosy, prawda? No mężczyźni też potrafią mieć długie włosy, ale raczej mężczyznom nie polecam. Allylur nie. To jest zapach kwintesencja kobiecości i to jest zapach, który właśnie imituje wiatr we włosach. Jak wracacie z takiego długiego spaceru, to wasze czyste włosy czasami potrafią nieść ten, ten zapach wiatru w środku, prawda? Pozostaje coś takiego. I to jest właśnie Allure. Zapach ciepły, jednocześnie przestrzenny, delikatny, subtelny, kobiecy. I jesienią również świetnie się sprawdzi. Jest to w zasadzie zapach jeden z najbardziej uniwersalnych zapachów. Także czy wiosną, czy jesienią, on zawsze się sprawdzi zawsze dodawam uroku, klasy. Kobiecości, no i ten wiatr we włosach jest tutaj czymś niesamowitym. Tutaj, tak jak kiedyś mówiłam, mamy inną piramidę zapachową, inną niż typową. Jest tutaj piramida zapachowa w kształcie spirali, więc wszystkie nuty są cały czas obecne i krążą, pojawiają się i znikają. Także wiatr, wiatr we włosach o każdej porze roku. Allure. Ok, i kolejne pytanie. Eee, perfumy. Do sweterka? To jest pytanie, które mnie bardzo ekscytuje, bo lubię sweterki. Lubię sweterki, lubię, lubię właśnie taką chłodniejszą temperaturę, która wydobywa piękno z mocnych, intensywnych, orientalnych zapachów. Ale tak jak mówiłam na wstępie, nie jest mi to dane, żeby tutaj doświadczyć takich naprawdę chłodnych temperatur. Także muszę pojechać do Polski, żeby, się, żeby, żeby zmarznąć. <laughs> I tęsknię za tym, szczerze mówiąc, tęsknię za tym, żeby zmarznąć tęsknie za tym już od, już od trzech lat, ale jaki zapach do sweterka już pokazuję, który też konotuje mi się bardzo bardzo z jesienią to Coco Chanel, Coco 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 to pseudonim artystyczny pani Gabrieli Chanel gdy była młodą dziewczyną, to ona występowała w kabarecie. Tańczyła i śpiewała, chociaż podobno nie potrafiła śpiewać, to nadrabiała urokiem osobistym, i to jest właśnie jej pseudonim z tamtego okresu. Koko. Yy, no i te perfumy. No, to jest cudowny orient. To jest taki klasyczny, piękny, przebogaty orient yy, z dużą ilością przypraw. Yy, cudo, cudo. I on mi się właśnie yy, bardzo kojarzy ze sweterkiem. Nie wiem dlaczego, ale jest to taki typowy otulacz. Typowy otulacz i dodatkowo dodaje kobiecie naprawdę ogromnie dużo atrakcyjności i takiej siły. Wydaje mi się, że to jest taki zapach naprawdę kobiety bardzo silnej, yy, zmysłowej i takiej kobiety bardzo asertywnej. Czasami też lubię się tak czuć. I ten zapach, ponieważ jest bardzo trwały, no to jeżeli spryskamy nim szyję i sweter, no to on się będzie tam. On się, on się będzie panoszył, panoszył na tym swetrze i w, całej, w całym pomieszczeniu, w którym jesteście przez wiele, wiele długich godzin. Bardzo trwały zapach, bardzo piękny orient klasyczny. Także to są moje perfumy do sweterka Coco, Coco Chanel. Ok, i kolejne pytanie. Perfumy na jesień, które. na handrę, na handrę jesienną. Perfumy, które poprawiają nastrój, poprawiają humor. I już tutaj wydobędę je. Wydobędę je zdecydowanie na jesienną handrę. Polecam wszystkie wersje Wody Cudów. Hermes, Hermesa, czyli ja mam tutaj Lambre de Merville, czyli to jest ta wersja ambrowa. Ania mówiła, że zostawia innym y, zapachy ambrowe, y, innym osobom, które odpowiedzą na ten tak, więc ja oczywiście odpowiadam na wyzwanie. Y, Lambre de Merville, woda cudów, zapach, który również jest niesamowicie Intensywny, przestrzenny, jesienny, jednocześnie kojarzy się z. Już on nawet kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia, także tutaj jest bliżej, może nawet do zimy niż do jesieni, ale jesienią też się rewelacyjnie sprawdzi, bo jest to zapach petarda, optymistyczny, przestrzenny, energizujący. Mm, bardzo piękne y, nuty, bardzo naturalnie wy wybrzmiewa. Dodaje energii, dodaje poweru. Nie, nie ma mowy, żebyście mieli depresję w tym zapachu. My Barberry Black możecie. I nawet polecałabym, oczywiście pół żartem, pół serio, bo My Barberry Black sprzyja takim niskim nastrojom, ale czasami też potrzebujemy takiego nastroju. Potrzebujemy tak się czasami poczuć. E, natomiast ten zapach to jest, no, jak sama nazwa wskazuje, woda cudów. E, czyni cuda, poprawia nastrój, dodaje energii. Dla mnie to jest kop energetyczny niesamowity. Piękny, francuski zapach z klasą. I, wszy, i ten piękny flakon w tych pięknych odcieniach złota. Hmm, cuda. Okej, okay, kochani. I czytam kolejne pytanie. Gourmand jesienny, mm, tak, gourmand jesienny, okej, okay. lubię zapachy gourmand, więc na jesień wybieram, już pokazuję Wam tutaj dwa zapachy, eee, chwileczkę, okej, okay. tak, dwa zapachy, dwa zapachy jako gourmand jesienne, eee, pierwszy zapach jest mm, I.M. am Cacharel. zapach, który no, jedni go bardzo lubią, inni go krytykują, że jest to zbyt y, płaski zapach jak na markę Cacharel. Natomiast no, nie sposób jednak y, nie sposób go docenić w kontekście właśnie tych jesiennych klimatów, bo jest tutaj dużo przypraw, dużo kardamonu i kardamon miesza się tutaj z karmelem, z mlekiem, y, z różnymi y, kwiatami. Jest on jednocześnie pikantny, miękki, bo przez to mleko. Pikantny, miękki, intrygujący. Y, nie jest to zapach bardzo słodki i powiem tak, że zwraca uwagę mężczyzn bardzo. Także jest to zapach intrygujący, ciekawy. No i jesienny gurmą, bo ja już na końcu odpowiem na to ostatnie pytanie. Bez czego nie wyobrażam sobie jesiennych perfum? Bez kardamonu, bez przypraw. A tu jest dużo kardamonu i u moje ukochane mleko. I początek tego zapachu przypomina również wycofany dawno kultowy zapach tygrys Kenzo. Tiger. Początek tego zapachu przypomina tygrysa, kenzo. Także mam do tego y, zapachu pewien sentyment. Także to jest mój górmą jesienny. Ale nie tylko, bo mam jeszcze drugi. Atelier Cologne. Café Tuberose. Piękny zapach. Aromatyczna kawa. Głęboka tuberoza, ale nie gumowa w żadnym razie. Y, kawa czarna kawa naturalna. Kawa bardzo aromatyczna, więc jest to zapach taki, który może nas przenieść do kawiarni takiej pięknej kawiarni, gdzie panuje taka troszeczkę taki klimat ciemniejszy, nie wiem, takie przy, przytłumione światło. Takie kawiarnie bardzo lubię. I na pewno jest to zapach uspokajający, właśnie taki bardzo aromatyczny uniseks, klasyczny uniseks. Eee, lubimy kawę. Lubimy kawę. Ja kocham kawę o każdej porze roku, e, ale jesienią przy tych wszystkich słodach, przy tych wszystkich e, m, trudach tej pogody jesiennej. No to zatopienie się e, w takim pięknym kawowym zapachu plus wizyta w kawiarni. O, to jest to, co tygryski lubią najbardziej. <laughs> I kolejne e, pytanie. Perfumy na Halloween. No i tutaj was zaskoczę zaskoczę was bardzo. Bo jaki zapach wybrałam na Halloween, ale w tym kontekście wiecie, no nie w kontekście święta zmarłych, tylko w kontekście kulturowym Halloween, no bo wiemy czym jest Halloween, tak? Niektórzy tego nie akceptują. Ja również nie przypadam za Halloween. Natomiast no mam perfumy, które są idealne na Halloween, bo to perfumy del Pozo, Halloween. Tak. Perfumy niedoceniane, bo powstały dawno, dawno temu, są dosyć tanie, no i świat o nich zapomniał, ale ja nie zapomniałam, bo jako nastolatka je testowałam i bardzo je lubię. I jest to zapach, no taki właśnie naprawdę, który odwzorowuje klimat Halloween, czyli taki zapach trochę odrealniony, jakby nie z tego świata. Mamy tutaj liście bananowca, mamy tutaj również kardamon, mamy kadzidło, mamy fiołka, mamy nuty fiołka, Mm, więc, jest to zapach taki naprawdę bardzo nietypowy, doskonale zmieszany. On jest taki właśnie mm, kompletnie odralniony, lekko pudrowy, kadzidlany, taki zamglony, to tak jakbyśmy się znaleźli właśnie w jakiejś takiej uliczce w Halloween i, y, i zakręciło nam się w głowie, nie wiedzielibyśmy gdzie jesteśmy, to ten zapach właśnie taki jest. Taki zaskakujący, y, odrealniony, y, bardzo ciekawy i bardzo nietypowy. Bardzo lubię to połączenie właśnie liści bananowca, kwiatów bananowca z kadzidłem. Jest to tak niesztampowy nie zapach, także polecam na Halloween, ale nie tylko na Halloween. No i jeszcze jeden zapach, który kojarzy mi się z Halloween, ale już w, takiej, w takim kontekście takiej, może bardziej takiej imprezy dla dorosłych, nie imprezy dla dzieci, to Poison Diora. Nie pytajcie mnie, skąd mam te perfumy i nie pytajcie mnie, co się z nimi stanie niedługo? Kto wie, ten wie. <laughs> tak, poison też kojarzył mi się bardzo z jesienią, bo jakoś tak to jest, że przyprawy i śliwka bardzo kojarzą mi się jesiennie, zawsze. Przetwory śliwkowe, dżemy, kocham, uwielbiam. A tutaj mamy całe bogactwo oriental orientu. Mamy anysz, biały miód. Kadzidło, śliwkę, tuberozę i jeszcze mnóstwo innych składników. I jest to również zapach taki właśnie tajemniczy, mistyczny. Jak sama nazwa wskazuje, jest to trucizna, więc może kojarzyć się z czarami, z wiedźmami, z czarodziejkami. Zapach no, bardzo tajemniczy, mroczny i erotyczny. Także jest to Halloween, ale w kontekście zabawy dla dorosłych. Poison diora. Okej. Okay. I teraz odpowiem na już ostatnie pytanie. Bez jakich, bez jakich przypraw? Bez, 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 bez jakich przypraw? No głodnemu chleb na myśli. Jak to było? Jak, jakie to było pytanie? Co musi się znaleźć w jesiennych perfumach? Co jest takim must have'em? Dla mnie, no już powiedziałam, głodnemu chleb na myśli. Dla mnie perfumy jesienne nie istnieją bez przypraw. Bez przypraw. Zwłaszcza bez kardamonu i bez cynamonu, kardamonu i gałki muszkatułowej. Moje dwie ukochane przyprawy w perfumach to właśnie gałka muszkatułowa i kardamon, ale również kolendra. Kocham kolendrę. Kolendra jest również w poison. I bez tych przypraw nie wyobrażam sobie perfum jesiennych. Bardzo z jesienią również konotuje mi się kadzidło. Ale również y, ciemne owoce, jeżyny, śliwki, wiśnie, ale również oczywiście dynia. Dynia również kojarzy mi się jesiennie. No i jedyne perfumy z dynią, jakie znam, to te, o których mówiła Ania, czyli Like This, uh, Like This, Tildy Swinton. Mm, znam te perfumy, bardzo je lubię, są piękne, ale niestety spowodowały u mnie ból głowy, także póki co ich nie mam. Na, pe na pewno zrobię kolejne podejście do dyniowych perfum. Yy, tym a tymczasem kupiłam sobie dzisiaj właśnie na osłodę świecę yy, ze słoną dynią tym razem i będę się delektować jej pięknym, yy, pięknym zapachem. Także yy, to tyle. Kocham jesień. Kocham, kocham jesień. Yy, kogo nominuję do tagu? No w zasadzie Ania nominowała w zasadzie już prawie wszystkich, więc ja nominuję parasolę 10. Z kanału Parasola 10. Zapraszam Cię serdecznie. I y, oczywiście, jak zawsze, nominuję Poziomkę z kanału Poziomka, czyli kobietę, która y, ma tak ogromną wiedzę o perfumach, zwłaszcza niszowych, że y, no, jej czas, determinacja, y, aktywność w tym temacie nie ma sobie równych i wyobraźnia perfumowa nie ma sobie równych. Także zapraszam Cię, y, Poziomko, do tego tagu, jeżeli znajdziesz czas. Dziękuję bardzo za uwagę. Było mi bardzo miło opowiedzieć o jesiennych perfumach. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do następnego razu. Papa, pa. świeczka się pali, nie spłonęłam. Sukces. Papa. Pa.